No, dziś zacząłem wam troszeczkę nagrywanie od drugiej strony, ale teraz opowiem o Megane trzeciej generacji. Po drugim liftingu jest to silnik 1.6, 101 koni, bardziej poszukiwany przez klientów, ponieważ ten silnik nie ma wariatora. Jest oczywiście tańszy w obsłudze. Jak tutaj widzicie na moim filmie, auto się fajnie prezentuje, zwłaszcza dobrze wygląda ten zderzak po tym liftingu z tym czarnym grillem. Nadaje mu naprawdę świeżość. Auto ma światła LED-owe do jazdy dziennej, przeciwdzielne, czujniki parkowania, przód, tył oraz jeszcze hak. Są też srebrne ringi i alufelgi 16 cali, dzięki czemu to auto wygląda fajnie, prezentuje się naprawdę przyjemnie. Nie ma żadnych obić, nic z tych rzeczy. Czy coś jeszcze mógłbym dodać wam na wyposażeniu zewnętrznym? No chyba nie, dość opowiedziałem szybko coś to. Ale mamy jeszcze składane lusterka, no i dostęp bezkluczykowy. Gdy po prostu podchodzimy do auta, auto nam się automatycznie otwiera. Po naciśnięciu tego przycisku lub samo robimy pyk, auto się otworzyło. Gdy odejdę dalej, auto się powinno zamknąć, jak słyszeliście. Jeszcze fajna opcja w tym przycisku jest to, że jak go klikniecie dwa razy, podomyka szyby. Naprawdę przydatna opcja. A ogólnie co do auta, wewnątrz jeszcze nie powiedziałem wam, że są podgrzewane fotele i elektryczny ręczny z asystentem ruszania pod górę. Zaciągamy go, a ona automatycznie puszcza. A co do bezwypadkowości samochodu, auto jest absolutnie bezwypadkowe, ale tutaj u nas w Polsce malowałem tylny błotnik z kawałkiem zderzaka, bo była tam jakaś grubsza rysa. Mam zdjęcie, chętnie każdemu pokażę. Reszta lakieru jest cały pojazd w oryginale. Co do serwisów, będę miał informacje później. To co, tym razem może zaczniemy od wnętrza tej Meganki, bo ponieważ sobie jeszcze po myjni dosycha, a chciałbym, żeby auto było na filmie po prostu suche, więc opowiem wam o wnętrzu tego auta. Zaczniemy standardowo od lewej strony, jak widzicie jest tu panel szyb oraz lusterek. Mamy cztery elektryczne szyby, co nie jest standardem w Megance, często jest tak, że po prostu są dwie. Fajny bajer też, składane lusterka, pyk, lusterka się ładnie składają, otwierają, fajna sprawa. Ogólnie nie wiem, czy wspominałem, jest to wersja Paris z takimi kilkoma ciekawymi opcjami, ale o tym później. Przejdźmy tu do panelu bocznego, jak widzicie jest ładny, niepodrapany. Tu mamy manetkę od świateł, są przeciwdzielne, są też automatyczne światła, fajna sprawa. Jeszcze muszę sprawdzić, czy to auto ma asystenta długich świateł. Tak wam zaraz opowiem. Auto ma tutaj kamerę. Ale czy to będzie widać teraz w takiej ostrości? Chyba nie. Ewentualnie, gdzie będzie troszeczkę ciemniej, wam pokażę. Ale może tak. Spójrzmy. O, właśnie coś tu się załapało delikatnie. Jak widzicie, tutaj w tym czarnej obudowie jest czujnik światła, deszczu oraz kamera, która mierzy nam po prostu, czy mieścimy się w pasach i daje nam jakiś znak, gdyby coś się działo nie tak. Ten kawałek już mamy z głowy. Przejdźmy może do licznika. Na liczniku nie ma żadnych błędów, jest tylko zaciągnięty ręczny. Tu możemy sobie zobaczyć jego przebieg. Przebieg jak według mnie jest niski, bo ma 150 tysięcy, jak na 9-letni pojazd klasy kompakt. Przebieg standardowy. Tutaj z tej wersji Paris chyba jest ta srebrna wstawka, bo nie wszystkie te Meganki to mają. Prezentuje się tu ładnie. Przyciski od tempomatu też są bardzo fajnie utrzymane, bo często tutaj ten minus i plus się zdziera. Tu mamy możliwość włączenia tempomatu, wyłączenia ogranicznika. Fajna sprawa. Komputer już wam pokazywałem. Środek mamy nawigację, jednak sobie trzeba rzucić polską mapę. Nawigacja jest sprawna, pokazuje nam, gdzie mniej więcej jesteśmy. I także serwisy, gdzie są renówki, jakby nam coś z autem się stało po trasie. Tutaj też jest ten Air Quality Sensor.
Nie spotkałem się jeszcze z tym Megance, ale w innych autach wyglądało to w taki sposób, że po prostu gdy samochód wyczuł jakieś zanieczyszczenia, automatycznie zamykał dopływ powietrza z zewnątrz, jakiś smród spaliny. Więc myślę, że może działać to samo, ale to jeszcze doczytamy. No i tutaj fajnie działająca dwustrefowa klimatyzacja z kilkoma przyciskami, które są w innych samochodach raczej nie występują, czyli soft, lekkim chłodzeniu i fast, gdy chcemy auto na przykład szybko schłodzić, gdy wsiadamy na parkingu. Radio oczywiście jest to fajniejsze, z Bluetooth, MP3, to które się już nie ściera, bo te wcześniejsze radia bardzo się ścierały. Tutaj jak widać nie ma karty, bo auto ma dostęp bezkluczykowy. Możemy nacisnąć przycisk przy klamce i auto nam się otwiera. Tutaj dalej dźwignia fajnie jest utrzymana, nie ma żadnego zużycia. Ten panel tu też jest w ładnym takim matowym wykończeniu. Przyciski od nawigacji też się fajnie trzymają. No i pokażę Wam jeszcze tapicerkę. Fotele są ładne. Jest ta tapicerka bardziej droższa przy zakupie. Ta krata a la sport. Z tyłu też jest ładnie. Jakieś tam leżą moje paczki, ale to nie ma mniejszego znaczenia. Tutaj też spójrzcie na boczek mojego fotela. Też jest super utrzymany. No cóż, myślę, że z wyposażenia to wszystko. Ewentualnie później dopowiem Wam o serwisach, bo zamówiłem je ze strony, a jeszcze nie przyszły. A widziałem po aucie, że ma kilka wlepek na temat wymian, więc myślę, że auto będzie dobrze wyserwisowane. Jeżeli interesuje Was to auto, możecie posubskrybować kanał, polajkować film. Jeżeli na przykład coś nie trafiło w Wasze gusta, zadajcie pytania, dopytajcie o szczegóły, chętnie odpowiem. Pamiętajcie też, że u mnie auto zawsze jest opłacone, możecie je również kupić z gwarancją, a także w rozsądnej cenie, jeżeli ktoś by sobie życzył po zakupie, mogę je zawieźć do klienta na lawecie. Jeżeli chcecie zobaczyć inne auta, wbijajcie na mavkar.automoto.pl lub też na mojego Instagrama mavkarauta. Na razie byłoby to na tyle. Do zobaczenia. Hej!